Euro, 130, 120, 140, tu mamy 150 tysięcy euro, prawda? Proszę zobaczyć. Tyle trzeba wydać w kielcach. A ile to, Szanowni Państwo, jest na kredyt? 150 tysięcy euro, czyli te 650 tysięcy złotych. 1650 650 tysięcy złotych. No to zobaczmy, jak jest oprocentowanie w PKO BP. Tu mamy pokazane 9,49 ze stałą stopą, ale wielu jest 9%, czyli wypośrodkujemy 9%. Ale jak Mat Jarosław Donald Tusk zniszczy jeszcze bardziej oprocentowanie w Polsce, bo oni niszczą to oprocentowanie rozdając nasze pieniądze, ono będzie niższe zniszczone, prawda, oni chcą już rozdawać nawet kredyt na 0%, czyli polska złotówka generalnie chyba zostanie zniszczona, prawda, jak tak będzie, no bo przecież jest najsłabsza w regionie, no my musimy do tego zrozumieć, prawda, no to co to 9%? No to na dzisiaj, na dzisiaj szanowni państwo 650 tysięcy euro, szanowni państwo, na 9% wychodzi nam jaka ratka nam wychodzi w Kielcach z 3 razy za drogim gazem, pamiętajmy o tym, nie? 5230 złotych, tak? Czyli trzeba pracować 50 dni, 50 dni czyli prawie 2 miesiące tylko i wyłącznie na ratę nieruchomości powyżej 80 m2 w Kielcach do remontu prawda? Ale pamiętajmy, że to trzeba wszystko ogrzewać gazem i tym drogim, trzy razy za drogim, dwa razy za drogim, prądem i gazem i tym wszystkim innym, nie? To pamiętajmy, czyli generalnie, jeżeli dodamy jeszcze podatki, jeżeli dodamy jeszcze ogrzewanie, oświetlenie, jakieś tam inne rzeczy typu czynsze albo na przykład szambo, prawda? Jeżeli to jest domeczek malutki, no to wychodzi na to, że dodatkowo jakieś 2000 trzeba dodać, no to około 5,5 7,5 ty tysiąca złotych, Mie miesięcznie trzeba wydać, żeby zamieszkać na 80 metrach kwadratowych. Szanowni Państwo, w Kielcach 7,5 tysiąca zł, a 7,5 tysiąca zł w danym momencie to jest jakieś prawie 70 dni pracy bez weekendów, prawda? Bez weekendów, tak? 70 dni pracy bez weekendów, proszę na jedną, na jedną miesięczną opłatę w Kielcach, czyli takim mieście wiecie: z cyzoryka, z e cyzoryk, z cyzoryk, tak na mnie wołają. E tak to chyba szło. E, szanowni Państwo, czyli żeby sobie zamieszkać jak człowiek na 80 metrach kwadratowych w Kielcach e, trzeba wydać e, 70 dni pracy na płacy minimalnej bez, e, e, bez weekendów. No ale może my przesadzamy, może tak jest na całym świecie, może tylko tak chwilowo, więc sprawdźmy, prawda, sprawdźmy Kliknąłem tutaj, szanowni państwo, od Walencji, lekko powyżej Walencji, po Mursję i Kartagenę, 5, 10, 15 kilometrów od plaży, gdzie nie trzeba tego tyle prądu, gdzie prąd jest dwa razy tańszy, żarcie tańsze, płacą dwa razy więcej, eee, nie trzeba gazu, bo nie ma zimy, prawda, nie trzeba witaminy D, bo jest, świeci słońce, nie trzeba kurtek, tego wszystkiego, tych butów na zimę, tego smogu, prawda, no i zobaczymy, szanowni państwo, 80 metrów kwadratowych kliknąłem, 80 metrów kwadratowych kliknąłem, też no i proszę zobaczyć, w Hiszpanii zaczynają się totalne rudery po 44 tysiące złotych. 44. Połowa z nich nie do zamieszkania, 90% z nich, inne ma problemy. Więc yy, yy, polećmy na trzecią stronę. Tu mamy po 90 tysięcy złotych, 80 tysięcy złotych. Już się pojawiają coraz lepsze. Szanowni Państwo, po 80 tysięcy złotych, 90 metrowe. Ale wiecie, no w Kielcach było po ile? 500, 600, 700, prawda? A tu mamy po ile? Proszę bardzo, tu się zaczynają takie już coraz lepsze, po 20 tysięcy euro. Oczywiście sprzedaliby pewnie za 15 albo 10, no po to są wystawione za 22, że jak przyjdziesz i powiesz, dam Ci 10 albo dam Ci 15, żeby była tutaj, żeby był poziom do negocjacji, prawda? Tak to wygląda. Proszę bardzo, bo taki jest tam wybór. Szanowni Państwo, tylko na tym pasie, na tym pasie, na tym pasie tej Costa Blanca jest dostępnych 100 tysięcy nieruchomości powyżej 80 m2, 50 15 km od linii brzegowej. Tylko w tym małym pasie 100 tysięcy. Tak? Ale co tam będziemy tak tanio, Szanowni Państwo, przejedźmy od razu na dziesiątą stronę, przejedziemy jakieś 200, 300, 400 nieruchomości. No i zobaczcie, tu dalej cena 25 tysięcy euro, czyli 100 tysięcy złotych. Nie 500, nie 600, nie 700, nie 800, a 100. 100 tysięcy złotych, prawda? Tak, popatrzcie. Coraz lepsze już, coraz lepsze już. Naprawdę niektóre wyglądają. No to jedźmy na 14 stronę, może po 30 się pojawią. Nie, po 28 tysięcy, popatrzcie. Coraz lepsze, po ile? Po 120 tysięcy złotych. Nie 500, nie 600, nie 700, szanowni państwo, tylko 120. No to przyjedźmy sobie na 18 stronę, przyjechaliśmy właśnie jakieś 500, 600, 700 nieruchomości. No i proszę bardzo, szanowni państwo, 30 tysięcy euro, tak? 30 tysięcy euro. Patrzcie, i cała masa, cała masa, szanowni państwo. No to jedźmy na 22 stronę, każda strona, nie wiem, ona ma 20 czy 30 nieruchomości. No i zobaczmy, szanowni państwo, ile tutaj będzie. 32 000, 33 000. Widzicie, cała masa nieruchomości, szanowni państwo, po 33 000, po 40, po 50. To jest 200 tysięcy złotych, tak? 200 tysięcy złotych. kraju, gdzie nie ma zimy, proszę bardzo, tutaj mieszkań, bla, bla, bla bla w, w Torrent, yy, w prowincji Walencja, patrzcie, no, 74 m kwadratowe, prawda. Do remontu, bo do remontu, ale wiecie, 125 tysięcy złotych, czy tam 130, prawda, pewnie by sprzedali za 25 tysięcy euro, czyli 90 tysięcy złotych, prawda. Rzuciłbyś drugie tyle i byś miał piękne gniazdko, nie. W zależności, gdzie to jest, jedźcie dalej, popatrzcie, cała masa, cała masa, cała masa, to jeszcze nie jest 40 tysięcy euro, 30 strona. I to jest wszystko w terenach zabudowanych, gdzie są drogi, obwodnice, czy tam, nie wiem, autostrady, jak to zwał, jak zwał, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, szanowni państwo, to się w głowie nie mieści. To się, szanowni państwo, w głowie nie mieści, proszę bardzo. Zobaczcie, ile tego jest. Zobaczcie, ile tego jest. To jest jeszcze nie 40 tysięcy, więc jedziemy na 35 stronę, jeżeli założymy, że każda ma 20, 35, 700, prawda? Proszę bardzo. Po 40 tysięcy euro jeszcze nie ma. Czyli mogą sprzedać za 30, 25, szanowni państwo. Taka jest sytuacja w danym momencie w Polsce tragiczna. Jedźmy na 39, szanowni państwo. Jedźmy na 39, proszę bardzo. Tu na 39 stronie, dopiero są nieruchomości po 40 tysięcy euro. Po 40 tysięcy euro. To wiecie co zrobimy? Weźmy sobie, sprawdźmy jakąś rezydencję. Popatrzcie. Minimum metraż weźmy sobie na nie 80 metrów. A weźmy sobie 450. Patrzcie. Popatrzcie. 450. Weźmy większe. Weźmy sobie większe, co będziemy sobie żałować. Popatrzmy. Weźmy sobie 900 m2. Popatrzcie. 900 m2. Patrzcie. 900 m kwadratowych. Szok. Do 900 m2. m2. Patrzcie. 996 m2. Popatrzcie. Popatrzcie. 996 metrów kwadratowych. Patrzcie, dom wolno stojący. Patrzcie. Niesamowite. Niesamowite. O tym wcześniej sprawdzaliśmy. Patrzcie. Z basenem. Sam Sambasen. To jest taka, wiecie, chatka, puchatka. Sam basen. zrobienie takiego basenu. Zlecenie zrobienia takiego basenu. Wykopanie, wykalkwelkowanie, zrobienie, nalanie wodą. Prawda? Odpływy to, to, to. Wiecie, ile to kosztuje? 50 tysięcy euro sam basen, że zlecenia to kupujesz 106 tysięcy euro za 1431 metrów plus ten domeczek, prawda? Szanowni Państwo, w Hiszpanii za cenę mieszkania z Kielc masz co chcesz, co chcesz, wiadomo, bez żadnych jakichś, ale masz dom, masz 200 metrowe mieszkanie, masz basen. Nie trzeba ogrzewać, proszę bardzo, dom wolno stojąc. Taki jakiś jest, ale jest, prawda? No nie za piękny, no ale 130 tysięcy, pewnie by sprzedali za 99. Kafelki ładne. Wiecie, ile wyłożenie kafelkami w ogóle kosztuje, taką? Takimi kaflami? Wiecie, drogi, drogi kafelkarz teraz jest. Patrzcie. Patrzcie. Ładne w sumie. No ładnie. W sumie ładnie. Co ja mówię? W sumie ładnie. nie? Patrzcie, nawet jest instalacja gazowa chyba. Yeah. Za 130 pewnie sprzedaliby za 99 tysięcy. pewnie są drzewka jeszcze prawda jakieś drzewka tu są macie drzewka jakieś pomarańcze, cytryny, nie wiem, tam kiwi, nie wiem co tam rośnie prawda. Taka że w, 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 niesamowite. Niesamowite szanowni. Taka szanowni państwo w danym momencie jest sytuacja. To jest smutne, bo jest mi smutno szanowni państwo, jest mi smutno, bo to nie jest kraj. Polska to nie jest kraj do życia pod jakimkolwiek kątem. To jest mi smutno, bo ja jestem Polakiem, szanowni państwo. Chciałbym, żeby w Polsce było tak jak w Hiszpanii, tak? żeby były takie ceny. Tak? Chciałbym, żeby tak było, prawda? Ale tak nie jest. Chciałbym, żebyśmy płacili za elektryczność tyle co w Norwegii. Chciałbym, szanowni państwo, bo tak jest generalnie pierwsze drzwi. Widzicie, może w Norwegii trochę droższe nieruchomości jak w Hiszpanii, ale za to masz tam jeszcze tańszy prąd i gaz niż w Hiszpanii, prawda? Może w Hiszpanii nie trzeba grzać i dlatego tam jest droższy prąd niż w Mniej tego prądu zużyjesz niż w Norwegii, no ale w Norwegii masz sytuację, w której no, ten prąd masz jeszcze tańszy, prawie dwa razy tańszy niż w Hiszpanii. No, to zimno, bo zimno, ciemno, ale, ale mają tani prąd, więc w kraju, w którym jest zimno i ciemno, prąd musi być tani, bo ten prąd jest potrzebny. Pozdrawiam, Szanowni Państwo, jest mi, jest mi smutno po prostu, jest mi smutno, bo, bo Polska to jednak jest nasz kraj, Szanowni Państwo, pozdrawiam, cześć.